Witam w trzecim już odcinku gry House Flipper, czyli remontowanie domów, tak to chyba po polsku jest, albo coś podobnego. Zobaczmy, jakie mamy zlecenia. Od razu mówię, że tym razem, no, dobudowa ściany. Ściany jeszcze nie budowałem. Zwracam się do budowania dodatkowej ściany w naszym domu. Ma dostać córka własny pokój. No okej, to bierzemy. I od razu mówię, że myślę, że będę tu skracał pewne rzeczy. To znaczy, jeżeli będę na przykład miał malowanie, no to zacznę. Nie będę tego całego procesu pokazywał, no bo nie jest to aż tak satysfakcjonujące, fenomenalne, żeby jakoś to strasznie oglądać. No ale okej. Tutaj nic nie muszę robić. Tu coś muszę robić. Muszę, jak rozumiem, tu wybudować ścianę. A to zniszczyć. Aha, dobra, mam zaznaczone, fajnie. Tak? Dobrze to rozumiem? No, no to by wychodziło. Dobra, ale to jest... No nic. Budowanie ścian. Ciach. Aha, muszę przytrzymać, tak? No dobra, budowanie to nie taka prosta sprawa. Nie, chyba w złym miejscu to zbudowałem. Musi być bliżej drzwi, tak? Czyli co? Demolka. Budowanie nadproży. Wyburzanie. Wow, gdzie mnie tu wyteleportowało? No nie, no nie. No tak wychodzi, że tu powinienem. No dobra, no to może tu. O jest, dobrze. Ale... dobra, zaraz, zaraz. A, jeszcze nie mam jakichś umiejętności. Aha, czy tu był jakiś schowek, którego nie chcemy mieć? Ma być pokoik. No dobrze. Więc na przykład tej ściany nie chcę, tak? Ale człowiek demolka. Co tu jeszcze muszę zrobić? Zmodyfikuj ściany. Aha, no czyli muszę je wywalić jednym słowem. Zamontuj urządzenia, ale jakie? Drzwi? Nie, chyba. Rozumiem, że jeszcze to mam zniszczyć. Co ja mam? Gniazdko? Nie wiadomo. Usuń przedmioty, łyżeczko dziecięce. No dobra, to zaraz. Zróbmy ten pokój do końca. Czyli tu lecimy ze ścianą. Co muszę... Nie, no co jest? Nie, nie, nie. Ścianę. Tu. No. Ciach. Druga. Ciach. Trzecia. No dobra. Myślę, że to jest ten moment, w którym... No i elegancko. No właśnie, to był ten moment, żeby przyspieszyć. Ściana jest. Muszę sprzedać łóżeczko w tym. No, sprzedaj, sprzedaj. Zabieraj to. Aha, dwa razy kliknąć. Umieść przedmiot łóżeczko grille. Dobra, muszę kupić takie coś, jak rozumiem. Łóżko dziecięce, łóżko lawenda, Teddy Elegance grille. Ok. Kup. Aha, to się nie zmieści. Może tu. Takie wielkie? Nie no. Pojedyncze minimal mantis łóżko. Że to dla trzylatki, tak? No. To. Tu. No.
fajnie. Dobra, ten pokój teoretycznie jest zrobiony. Nie chcą ode mnie chyba, żebym malował. A tu? Zamontuj urządzenia. Ale jakie? Te gniazdka? A, gniazdko zepsute. Dobrze. No, zmontowanie też takie, jakieś takie. Na razie nie, może to będzie lepsze. Fajnie, dobra. Cyk. Przykręcamy. No, cyk. Przykręcamy. I przykręcamy. Na razie chyba nie ma się co zabierać za kupno jakiegoś domu. Tam mnie na coś niby było stać, ale... I tu coś. Za tą szafą? Przytrzymaj... Nie, to... A, też jest zepsuty. Dobra, no to szafa. Ciach na środek. I montujemy. Matko. Co za masakra. Niebezpieczne. No pożar. Mógłby być z czegoś takiego. Pamiętam, kiedyś przy mnie się spalił. Jak to było? Byłem z rodzicami na jakimś wyjeździe. W lesie, więc nudy. Ale mały byłem, więc może nie aż takie nudy. Czytałem książkę. Cały dzień czytałem książkę. To były chyba albo komandosi z Nawarony, albo coś takiego, pamiętam właśnie. A może mi się z jakimś innym wyjazdem kojarzy. No w każdym razie czytałem i nie wiem, jakimś sposobem nie poczułem, że koło mnie coś było podłączone do gniazdka i to gniazdko się spaliło, ale całe szczęście nic więcej się nie zdarzyło. Coś było podłączone, albo aż gorące w dotyku. No, ale nie skończyło się źle. No dobra, tutaj jest chyba wszystko ok. 3000 wpadły, fajnie. No i co, nie wiem, czy to mam obcinać, czy nie. No dobra. No to zobaczmy, co my tu jeszcze mamy za zadanie. Nie wiem, mam jakiś syf dookoła. W łazience to już w ogóle. Ale nie wiem, czy tu mi się... Nie chcę mi się tu sprzątać, trzeba kasę trzepać. Się tam będę przejmował, że to brudno. No brudno, no, kiedyś to może wymaluję. Ale mamy tak, może tu jest jakiś domek. To mam. Ten mi się podoba. Taka, no, troszkę zarośnięty. Ale dobra, najpierw... Najpierw niezbędna dodatkowa łazienka. Łazienka i warsztat. Bardzo proszę o pomoc. Dzień dobry, jestem osobą starszą i od lat wynajmuję mieszkanie studentom. Niestety w tym roku spotkało mnie prawdziwe nieszczęście. Trafiłem na szemrane towarzystwo. Dobre. Okej. Co? Dobra, posprzątamy po studentach. No dobra. Tu jest ok. Tu się robi już grubo. No dobra. A nawet... A, czyli... O, proszę, umiejętności mam zablokowane. Nie no, kurde, to się wyrzuca, co ja robię. No naciskam, weź to. No. Co jest? Jakiś bug? No. No co jest? Coś się zepsuło. Aha, dobra. Dwuklik? Nie. Aha, dobra, coś... co oni tu... Coś amatorzy wińska. No, studenci, no biedni studenci. Tanie wino. Jakieś kartony. Na czym oni spali? Na tych gazetach? No matko. Won. Dobra, to będzie do czyszczenia. To do wywalenia. Nawet grzejnik wykręcili. Pewnie, żeby ten... No, mogli butelki sprzedać. Dobra. Co tu jest?
Znowu chlew. Dobra, wyrzucamy śmieć. No, tyle butelek, oni grzejniki powykręcali. Nie, nie chcę łóżeczka zabierać. Nie mogę. No dobra, krzesełko. Chodź tu na przykład. O, i tu też grzejnik wywalili. Co za... No. Znowu kolekcja butelek. Pozbierałem. Dobra, czczenie za chwilę. Najpierw obejrzyjmy sobie. Jo, ta chałupa jest duża i oni całą ją... No dobra, łazienka jeszcze jak cię mogę. Wchodzimy tu. No chlew. Dobra. Idę dalej. Na razie zbieram śmieci. Czyszczenie później, tak jak powiedziałem. Dobra. O! No to gruba impreza, bo o fu, co ja mam zrobić z tymi, o matko, wyciągnij odkurzacz, fu, odkurzanie kalaruchu, karaluchów, obrzydliwe, ojej. Zniszczyłeś gniazdo karaluchów, no to pięknie. Aha, no to dobra. No dobra, zbieramy butelki. Od razu lepiej, jak się to wywali wszystko. Te śmieci. Nie, nie, lampy nie, nie, nie wynosimy więcej. Bo się pan Wacław, czy jak on tam się nazywał, się jeszcze na nas denerwuje, nie zapłaci. Tu zaufał, solidna firma. Ej, tu też wylazły. Bleh. W sumie na samej ten, ja te No to im wyszło. Ale tak zbierać do odkurzaczy i co się potem z nimi dzieje, potem co? No dobra, zniszczyłem gniazdo, no ale ja nie chcę, żeby one tu chodziły. Mam nadzieję, że to wszystkie. No dobra. Może nie będę aż tak drobiazgowy, znaczy za chwilę będę, ale to, że tak powiem, poza nagraniem będę pokazywał efekt końcowy, tak popatrzę jeszcze, jak wyglądają pozostałe pomieszczenia. No wszędzie butelek pełno. Co tu jeszcze zostało? Tu nie byłem. Łazienka, no tu chyba przynajmniej nie ma karaluchów. Na to by wychodziło. A tu? Sypialnia jakaś. Szafa. No jak się to już wywali, to już lepiej wygląda. No dobra. A jeszcze zobaczyć na zewnątrz? Nie, na zewnątrz chyba nie. Wszystko ok. No dobra. No to widzimy się za moment, jak ja ogarnę ten bałagan. No, tak wygląda kuchnia. Posprzątana. Teraz może z takich szybszych rzeczy łazieneczka. Zobaczmy, jakieś zacieki, grzybki. Oni umywalkę nawet wymontowali? No to wygląda. Dywanik. No, od razu lepiej. Co prawda... Nie, coś jeszcze jest. Zaraz. Tu gdzieś? Drzwi są brudne.
wyczyść zabrudzenia. Coś jeszcze jest brudne, ale co? Może ubikacja. Aha. To się udało? Nie, no coś jest ewidentnie jeszcze tu brudne, ale... No. Nie wiem. No dobra. Okej, widzimy się za chwilę. Okej, kolejny pokój. Już mam tam troszeczkę wysprzątane. Ale tak, widzę już tutaj pewną rzecz, która jest dość irytująca. Mianowicie czasem gdzieś te zabrudzenia, które niby mam wyczyścić w danym pomieszczeniu, gdzieś tam one się chowają. No i jest problem. Tutaj muszę jeszcze pokój pomalować na biało, zamontować urządzenie, a i wyczyścić okno. No to robimy, czyścimy okna. Normalnie tutaj jestem profesjonalny sprzątacz w tym zleceniu. O, elegancko. Malnę sobie trochę. Zaczniemy tu ciach. Co jeszcze? Może zamontuję zaraz kaloryferek. Trzeba by go kupić, czyli instalację, kaloryfer, kup teraz. Ciach. Leci. Montuję. Dobra. No i znowu mała przerwa. Zobaczę, jak to wyjdzie, no tak na koniec. No i gotowe, dom jak nowy. Słuchajcie, nawet się zrobiło ciemno, czyli tak wychodzi na to, że chyba dzionek spędziłem na sprzątaniu. Działa światło? No to jestem pod wrażeniem. Proszę bardzo, jak czyściutko, żadnych śmieci, nic nie ma, no, nie będziemy marnować prądu gospodarzowi. Kuchnia. Gdzie tu jest włącznik? Tu? O, proszę. Czyściuśko. Dalej. Gdzie tu jeszcze był syf? O, tu posprzątane. Jest, można zamieszkać. Łazieneczka z pralką. Wszystko fajnie. Szybki, czyste. Sypialnia. Elegancka. Kibelek. O, drugi, proszę. No. Korytarz, tu jakiś pokój też wyczyszczony. Tu odmalowane, były czarne ściany, nawet farba została. O, można. No, także gotowe. Ile zrobiłem? 5000. Tyle roboty za marne 5000? No i znów jest dzień. Gdzie ja nie mam syf? Tutaj? Tak trochę posprzątam mój domek. Nie rozumiem. Tu u góry? Jak to jest? Szewc bez butów chodzi, nie? Remonty robi, a sam ma biuro w jakimś kurde zapuszczonym baraku. Pajęczyna. Nawet z czym się karaluchy zalęgną. No, już trochę lepiej. Widzę, że bardzo istotną umiejętnością jest to, żeby zabrudzenia były widoczne na mapie, bo są takie miejsca, w tym poprzednim domku na przykład, tam gdzie były te cegły w korytarzu, no to tam, żeby zobaczyć, czy gdzie jest zabrudzenie, to po prostu było na ślepo takie bieganie z tym mopem. Swoją drogą wymieniłem na nowszy, lepszy. No i tu nie wiem, tu niby coś jest brudne, ale tak do końca to ja nie wiem gdzie. Gdzieś tam pod stołem albo tu, nie wiem, u góry, a tu. (Śmiech)
Łazienka to też jakiś w ogóle jest żart. Nie wiem, czy te kafle są brudne, czy co jest. No, w środku się co, nie wyczyści? Chyba nie. Umywalkę też by trzeba zmienić. No nic. A czym się sprzedaje? Mogę sprzedać to? Usuń. O, to mogę sprzedać. No, a mogę to sprzedać? O, mogę. Ale piła to mi się jeszcze przyda. No dobra. I może tak, jakieś jeszcze jedno zlecenie. Dwa? No co jest? No, udało się. Niezbędna dodatkowa łazienka. Łazienka i warsztat. Prośba o uprzątnięcie domu. Kitch house. Co to jest? Nie, no może nie. Niezbędna dodatkowa łazienka. No spróbujmy to. Dzień dobry. Kupiłem już dom, w którym dramatycznie brakuje mi drugiej łazienki. Zdałem sobie z tego sprawę już po tygodniu mieszkania. Wiem, że dłużej nie wytrzymam. Przy kuchni jest pomieszczenie idealnie nadające się na łazienkę i chyba nawet zawiera odpowiednie przyłącza. Trzeba pomalować ściany. Dobra, bierzemy. Okej. Okay. Taki podobny układ chyba. Nie, nawet taki sam. Czyli co? Zmodyfikuj ściany. Co, mam to zburzyć? Tak? Może? No dobra. A co to jest? Płytkowanie i panelowanie. Aha. No dobra, jak na czerwono, to chyba mam zniszczyć, jak rozumiem, tak? A, chyba tak. Dobra. Byle nie za dużo. I drzwi się chyba co, sprzedaje? Tak. No. A mogę od razu sprzedać? Na przykład... O, mogę. Dobrze, czyli... Okej, tam... Tam... I... Tam... Dobra, to jest zrobione. Tu jest ta łazienka, co ja niby mam zrobić, tak? Przyłóż płytki, zamontuj urządzenia. Trzeba usunąć starowe regały. To niepotrzebne mi jest. Płytki. Zamkniemy sobie drzwi. Otworzymy okno. Będzie lepiej pracować. Co on chce? Zamontuj. Nie, ułóż płytki ceramiczne grey. Czyli jak rozumiem, płytki ceramiczne, to by je trzeba kupić. A właśnie, ulepszenie sobie zostawiłem. Tak, układanie płytek i paneli szybsze. No dobrze. Płytki... Gipsy, farby, płytki podłogowe. Jeszcze raz, jakie to miały być? Płytki ceramiczne grey. No dobrze. Płytki mozaika grey? Nie, CT grey. Ok, dobra, kup teraz. I co? Co ja z tym zrobiłem? Jeszcze raz. Aha. Tak to działa? Myślę, że jakoś... Co? Już? No dobra. Ułóż płytki ceramiczne, ścienne, szarość... I płytki, aha, czyli takie i takie. Dobra, płytki ścienne. Nie, to panele. Płytki ścienne.
Co? Które? Płytki ścienne, szarość. To. Dobra, jak rozumiem to i muszę mieć jeszcze grey. Tak? Dobra, to zrobimy tak. Taką mam wizję. Naciśnij, aby podnieść płytkę. Dobra, chyba moja wizja się nie sprawdzi. No dobra. Aha, tak to działa. No dobra. To zrobię, nie wiem, jakoś tak. Tak, żeby z bajerem było, nie? Coś tego jest. Nie, naprawdę muszę podnosić za każdym razem. Ciach. No. Może tak narożniczki zrobię w ten sposób. No. A resztę zrobię tymi drugimi. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. No okej, okay, no dobra, ale będę płytkował i mi tu normalnie się zrobi jakiś kosmiczny wielki plik. Więc jak już opłytkuję, to będę montował dalej na wideo. No, tak wykafelkowałem. Nie wiem, nie wygląda to idealnie, ale dobra, jest jakoś. No i przygotowałem tutaj do montażu urządzeń. Przy okazji jakieś tam punkty dostałem. Kuchnia, łazienka. Dobra, do łazienki potrzebny byłby zlew. Czyli tu. Zamontuj. Ciach. Już szybciej. Montaż mamy szybszy. Dobra. Czy tak ja nie wiem, jakieś to montowanie takie. Takie dziwne, no. Nie, ale dobra, jest umywalka. Dalej, no. Nie, no nie będziemy niszczyć kibelek, by się toaleta. Uchwyt na papier toaletowy. Możemy go na przykład umieścić nad drzwiami. O, czemu nie? Taki mały. Standard. Tam WC-cik zamontuj, żeby się nie majtał przy siedzeniu, trzeba przyśrubować do podłogi. DH. No i elegancko. I co jeszcze? Prysznic. Prysznic, montowany prysznic. To chyba to by było. Co mam zrobić? Aha, no dobrze. Tak to wygląda. Jakieś nóżki. Stawiamy teraz w jakiś taki magiczny sposób odpływ. Ciekawe, jak on tam wlazł. Ja bym zaczął od tego na resztę później. No ale dobra. Aha, czyli nie jest aż takie nachalne, że możemy sobie kręcić. Czym chcemy? Mogę tu, a mogę tam. Taka mi podpowiada. No dobra. Ciekawe, czy to można wyłączyć. Panele. Ojej. Śrubki? Co ja mam zrobić? Aha, śrubki. Światło trochę przeszkadzało. Uchwyt. Panel z tej strony. I uchwyt. Co jeszcze? Aha, jakieś uszczelki? No, coś w tym stylu.
A ja zacznę od tej śrubki, ho, ho, ho. Taki ze mnie. A, lustro, lustro, lustro. Dobrze, lustro. Gdzie może być lustro? Czy lustro może być w łazience? Nie. Inne. O, książki mogę kupić nawet. Króliczek. W sumie nie patrzę, co tu jest. O, safe, safe w łazience by się przydał. Dobra, nie ma lustra. Instalacje, kinkiety, krzesła, lampy. Może, nie, w łazience sprawdzałem. Łóżka, płytki, rośliny, sofy, stoły. Zdjęcia i obrazy. Nie, jakichś Simsach. Nie, no chyba nie. No to kurczę, gdzie by to było? Szafki? Ha, dobra, lustro. Lustro jest. Walnę sobie. A mogę obrócić? O, mogę takie. Nad kiblem. Nie, no dobra, już bez przesady. Nad łazienką. Pach, nie widzę się. Jestem wampirem. Co jeszcze mam tu zrobić w tej chałupie? On mi łazienkę kazał zrobić, ale tam przy okazji pan wyburzy parę ścian, tam tu coś. Pomaluj kolorami. No dobra. To nie. To znaczy, to nie. Okej, okay, zlecenie wykonane. Co ciekawe, okazuje się, że tak jak na przykład farby zostanie, to można ją sprzedać. Podobnie jest z płytkami. Także okej, okay, nie trzeba zostawiać tego na podłodze. No, pomalowane. Tu pomalowane. Nie powiedział, jak to ma wyglądać, więc a niech ma tak. O, proszę, zwierzątka spadły z półki, więc postawiłem, jak ją przestawiałem, więc muszę ją postawić. Nie tak, nie tak. O tak. Elegancko. Więc zostaną sobie, niech tam sobie ktoś poustawia, gdzie chce. Łazienka. Pięknie, funkcjonalnie, elegancko. Więc myślę, że na tym. No, bo kupa roboty i tylko jakoś 6 tysięcy, no nic. Myślę, że na tym za chwilę zakończę. No dobra, niepotrzebna tam ta końcóweczka była, no ale to nic. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. A jeszcze tu widzę jakieś zacieki. Umyjemy. O, no, także mam nadzieję, do zobaczenia w kolejnym odcinku z House Flipper. Cześć.